Simona Patalano i Angela Fabiani. Zaro we Włoszech. Orędzie Maryi. Simona. Zobaczyłam mamę. Była cała ubrana na biało. Na głowie miała koronę z 12 gwiazd i biały płaszcz, który okrywał także jej ramiona i sięgał jej aż do stóp, które bose spoczywały na kuli ziemskiej. Mama miała ramiona otwarte w geście przyjmowania, a w prawej dłoni trzymała długą koronkę różańca świętego, zrobioną jakby z kropel lodu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, po raz kolejny przychodzę do was, by prosić was o modlitwę. Lecz niestety są nieliczne te dzieci moje, które mnie słuchają i wprowadzają w czyn moje rady. Dzieci moje, nie sądźcie, że to Pan potrzebuje waszych modlitw. Służą one wam, aby umacniać waszą wiarę, by wam pomagać, aby robić tak, żebyście się nie oddalali, żebyście się nie zatracali, goniąc za fałszem tego świata. Dzieci moje, często znajdujecie czas na tyle rzeczy, na tyle waszych małych przyjemności, a coraz częściej nie macie już czasu dla Pana, na sakramenty, na modlitwę. Dzieci moje, modlitwa jest potężną bronią przeciwko złu. Dzieci, Bóg Ojciec jest dobry i sprawiedliwy. Widzi to, co macie w sercu i każdemu da to, na co zasługuje. Daję wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do mnie. Angela. Tego wieczoru mama ukazała się całą ubrana na biało. Również płaszcz, jaki ją otulał, był biały i okrywał także jej głowę. Mama miała dłonie złożone do modlitwy. W dłoniach trzymała długą koronkę różańca świętego, białą, ze światła. Na głowie miała koronę z 12 gwiazd. Stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Na ziemi był wąż. Jakby mały smok, miał otwartą paszczę i mocno uderzał ogonem. Mama trzymała go mocno prawą stopą, położoną na jego głowie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, dziękuję, że również tego wieczoru jesteście tu w mym błogosławionym lesie, by mnie przyjąć i odpowiedzieć na to moje wezwanie. Dzieci najukochańsze, jeśli tu jestem, to jest tak z niezmiernego miłosierdzia Bożego. Jeśli tu jestem, to jest tak, ponieważ was kocham i chcę was wszystkich zbawić. Dzieci moje, także tego wieczoru proszę was o modlitwę za mój umiłowany Kościół, o modlitwę za ten świat coraz bardziej uciskany przez siły zła. Dzieci moje, proszę was o modlitwę, aby każdy z was był gotowy w chwili próby i bólu. Będziecie mieli bardzo ciężkie dni do przejścia, ale jeśli nie będziecie gotowi, to padniecie łupem księcia tego świata. Proszę was usilnie, słuchajcie mnie. Dzieci, kiedy będziecie w próbie i w bólu, nie załamujcie się. Chrońcie się w moim niepokalanym sercu. Mama lekko odsunęła płaszcz, który ją okrywał, i pokazała mi swoje serce. Popatrz, córko. Moje serce bije z miłości dla każdego z was.
Jestem tu, by was ocalić i sprawić, żebyście wszyscy weszli do mego niepokalanego serca. Dzieci, proszę was usilnie, żebyście się nie bali w chwili próby. Dobro zawsze zwycięża zło. Wy się módlcie i nie lękajcie. Dzieci moje, proszę was usilnie, żebyście modlili się w sposób szczególny za Kościół, nie tylko za ten powszechny, lecz także za Kościół lokalny. Módlcie się za moich umiłowanych synów, kapłanów. Módlcie się, żeby żaden nie został potępiony. Módlcie się i nie osądzajcie. Sąd nie należy do was, lecz do Boga. Nie czyńcie się sędziami, lecz bądźcie pokorni i prości. Bądźcie narzędziami w rękach Boga, nie ludzi. Potem pomodliłam się z mamą. Na koniec pobłogosławiła wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 8 września 2021.